Dzień dobry, surowe Alter MMO. Właściwie dobry wieczór. Zobaczmy sobie, co tam ciekawego będzie w nowym sezonie Path of Exile. Wyłączę muzyczkę jak zwykle. April Expansion Name Reveal. No można zobaczyć po kolei. Króciutko. To chyba widziałem. Tu też jest mroczny klimacik, nie? Jak Diablo 4. Ciekawe jak z fabułką. Dobra. To wiemy. Official trailer tu jest. Minuta 50. Możemy po polsku? Oczywiście, że nie możemy. Polski. One of many. Eons ago, my kind walked the molten surface of this world. Now, we seek a champion. Ale sieczka. Ale sieczka. Wiecie, to szczerze, jak tak wtrącę swoje porównanie do Diablo 4. Według mnie tu nie ma porównania w ogóle. To jest inny typ gier. Serio. Serio. Jak się tak na to patrzy. To jest inny typ gier. To forge weapons unlike any. Raycast has ever seen. Passive skill tree. O, procenciki. Patrz. Procenciki. O, can't be evaded. O, to jest jakiś fajny skill, taki inny. A tutaj procenciki, moje ulubione zawsze w giereszkach. 6% więcej siły, dexterity. Kocham. Take up the power of the Titan. And bring obliteration. Crucible Challenge League. Ooh, 9 nowych skilli. Val skilli. Abyss rework. Jak ja grałem, to nie było Abyssa w ogóle. Bridge rework to znam. Gateway? Czekaj, co to jest, że można się przenosić na tym... Ty, bez kitu, możesz się przenosić na drzewko talentów z jednego miejsca, tutaj nie widzicie, ale... O, z tego? Tutaj możesz przenieść się i tu przycięć punkcik. I jedziesz. Mastery? Ouu, zmiana mastery. Pathfinder, nie wiem o co chodzi. To wszystko jest z League jakiś, nie? Których ja nie grałem. 7 kwietnia. Dzisiaj. Dzisiaj, co tam dalej? Weź ogarnij te wszystkie drzewka. Nie, no będzie rżnięte z neta jak nic. 25 minut sobie nie będziemy oglądać. Chcemy tylko takie skondensowane, krótkie informacje, powiem wam. Bo kto będzie zainteresowany, to sobie wtedy zgłębi tę giereczkę, a my chcemy zobaczyć, co tu nam pokazują z grubsza. The Tunnel Bear isn't just adorable. He will also take the place of the crawler. Ej, co jest? Można go kupić? Ale super jest. Pa, z taką lampką. This is what happens when your bear gets into a kilo of sulfite. Might explain what happened to Nico. Pecik to jest. Kurna, jaki wielki jak na peta, ty. The souls of defeated demons are banished to the depths below. Mam taką teorię, że to jest główny świat kreatorski do tworzenia innych światów, książki, gry, a potem będzie boom, absolut wykorzystanie, najlepsze projekty. To Diablo? Nie, to jest taka mobilka. Czekaj, co to zrobiło? The ancient stone of the Lithomancer's armor set crumbles when you take damage, revealing the crimson core inside. Jaki zajebisty ten skinek. Patrzcie, jak dostajesz The Magic, to cię rozbiera. Orzesz mordę. Fajne.
pa, i z powrotem. Ej, fajne, te kosmetyki mają fajne w tym POE. Aż bym sam sobie zagrał, tak się podhypowałem trochę. Ale nie, gramy w Black Desertika, co? Wszyscy będą teraz grali w PvP, a ja nawet buildu nie mam wybranego, a sam nie ogarnę. Kurde, to niezłe skinki. Dawaj w POE, Bąbelek, ty się nie znasz. Ty się nie znasz. Ty w Black Desertie grasz na sezonowym czy zwykłym serwie? Na sezonowym, tylko na sezonowym. Jak nowy gracz i sezon jest, to tylko sezon. W sumie. To było. Tu jeszcze coś jest. Supporter paki kolejne. The Enchanter Pack series also has 6 exclusive microtransactions. W Exile takiej basicowej formie jest dość prosty, nie? Jak sobie wybierzesz jakiś buildzik. Musisz tylko zrozumieć, że musisz mieć resistów dużo i tyle. A tak to później się zaczyna zabawa. Drinking from the bottled storm jade flask encases you in a surging tornado, churning up the ground in your wake. Ale to jest oczojebne, jak masz wszystkie te skiny tutaj, z masakra. Be careful not to disturb them. Sick of high-fiving giant purple appendages? The ritualist's breach ring visually transforms breaches you find into occult summoning circles. Okay. The enchanter's crafting bench replaces the normal crafting bench in your hideout with a suite of tools fit for a master artisan. The various crafting stations burst into life as you use them. If you've ever wanted to remind your character who's really in charge, the puppeteer's back attachment has you covered. It truly is the sinister presence pulling the strings. Czwarty ban dzisiaj. Czekajcie, bo tego jeszcze nie zobaczyłem, bo przeczytałem parę kasy. Kurde, jakbyście mi znaleźli builda dla początkujących, to bym zagrał w to POE. Ale... takiego aktualnego. Ale tak to... nie chce mi się szukać, przyznam szczerze. A w Black Desertika bym zagrał chętnie, tak czy siak. O, to wszystko są armorki, tak? Pokażcie jeszcze raz, jak to wygląda. Czyli jak masz, rozumiem, tiery kolejne, w zależności ile challenge'y zrobiłaś. No, ale dopiero czwarty właśnie tier ładny. Dopiero czwarty ładny. Te pierwsze dwa to już... Nie podobają mi się. To jest orb. A, zmienia się wizualnie też to wszystko, tak? O kurde! Czy jak masz ten set, to się zmienia zupełnie animacja. Fajne, ja lubię takie kosmetyczne smaczki. Aż portfel mi wyskakuje, wiecie? Z kieszeni. Bez skitu. Fajne rzeczy. Podoba mi się, że aż do tego stopnia kosmetykę doprowadzili. Zamiast iść w jakieś pay to winy, to kosmetyka jest tak rozwinięta. Patrzcie, ile jest możliwości, nie? I pytanie, na ile panowie z Blizzarda wezmą przykład z takiego PvP Exile. Ale prezentuje się to naprawdę ładnie. Teraz już dawno nie grałem w PvP Exile, ale ja tak widzę te wszystkie seciki, to jak to się prezentuje, to aż mam ochotę wrócić tylko dla tej kosmetyki, przyznam szczerze, żeby coś pograć, zobaczyć, że się dobrze bawię i mieć takie przekonanie, że a to wspiorę twórców, skoro spoko się gra. No, bardzo ładne to jest wszystko. Bardzo ładne to jest. Giereczka darmowa, kupujecie tylko stasze najpierw, nie? A później właśnie się w takie rzeczy bawicie. Fajne. Pomijając to, że tutaj już macie za darmo ten secik, nie? Jak zdobędziecie.